Witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Kurczę, ale dzisiaj dużo filmów jest w sumie na kanale. No, trochę jest. Chciałem nagrywać ten y, film in English language, ale w sumie to uznałem, że. A, to takie se jest. W sensie nie wiem, możecie mi powiedzieć, co o tym myślicie. To jest w sumie. Bardzo fajnie mi się to nagrywa, bo dla mnie to jest po prostu śmieszne. Nie wiem, lubię tak. głupio i w ogóle. Ale uznałem, że. Jakby mam pewien problem z YouTube'em, muszę się wam zwierzyć. Kurde, blade, ale tutaj prywata wleć, nie no nie. Problem jest taki, że nagrałem film już o tym, jak zarabiać na armerach, o naklejkach. I tak w sumie to ciężko byłoby mi powtórzyć ten film. W sensie źle bym się z tym czuł, gdybym nagrał dokładnie taki sam. Ale w momencie, kiedy ktoś mi zadaje pytanie, na które odpowiedzią ewidentnie jest ten film, i ja czuję. Że dużo osób może dokładnie tak samo pytać. W sensie, bo wiecie, wysłać komuś film, no to jest tam. Pół problemu, no nie no tam za żaden problem, żeby komuś to podesłać. Problem staje się wtedy, kiedy sobie myślisz, kurde, blade. Jeżeli jedna osoba tak zapytała, to może być dużo więcej osób, które też tak zapytają. I co w tej sytuacji mam zrobić? Mi się trochę wydaje, że YouTube to jest trochę upośledzone miejsce przez to. W sensie nie, nie, nie chciałbym, żeby to słowo było jak, jak bardzo ten, ten tendencyjne, chociaż wiem, że jest. O tyle chodzi mi po prostu o to, że przez to, że wrzucasz dużo filmów, to twoje kolejne filmy zaczynają zjadać poprzednie filmy i trochę mi się to nie podoba. W sensie nie, nie da się. Bo na przykład film jest promowany wtedy, jak wychodzi, nie? I nie jest promowany tak jakby potem, chyba, że go coś wystrzeli. I jakoś tak kurde, no, nie jestem jakimś wielkim fanem tego. W przypadku tego typu kontentu, który gdzieś tam często... Spodziewam się, że ekipa WK ma dokładnie ten sam problem, że gdzieś nagrane filmy o ćwiczeniach są zrobione, nie? I oni. Praktycznie chcieliby jeszcze raz nagrać dokładnie to samo, ale no głupio im po prostu nagrywać dwa takie same filmy. Albo taki Szymon Moszny, który miał dokładnie to samo. Ile można nagrywać, y jak się wyciska sztangą na biceps? To jest ogólnie dosyć pro taki problem, który moim zdaniem jest dosyć ciekawy, że. Mm, tak jakby. Jak nie wiem, Mariancello Cello czy ktoś taki nagrywał pewnie sobie szachy. I on już nagrał jednego przyspieszonego smoka, to nie nagra drugiego przyspieszonego smoka. Nie wynajdzie nowego koła. I trochę jest to problem, przez który pewnie jest zjadany i musi brać udział w takim wyścigu szczurów, żeby. Tak jakby. To, co było u ciebie najlepsze, już jest dostępne? Więc ty potrzebujesz iść dalej. Tak jakby. I to, tak tylko chciałem powiedzieć ode mnie. Nie wiem, jak się, jak się na to patrzy z perspektywy tak jakby osoby, która w ogóle nie była w tym procesie, tak jakby w nim nie uczestniczyła. Bo no tak jakby ciężko mi było sobie w ogóle to wyobrazić. W sensie wiedziałem, że jest to jakiś tam problem, ale nie sądziłem, że aż taki. a teraz kiedy doświadczyłem tego tak jakby sam, że dobrze dla mnie byłoby po prostu nagrać jeszcze raz dokładnie ten sam film, żeby tak jakby zrobić te numerki w pewnym sensie, nie. Że, bo to jest jednak to, że... Zrobienie tych numerków daje ci całkiem sporo. To jest, wiesz, tam ludzie przychodzą, są nowi, rozpowszechniasz ten temat i tak dalej. Z drugiej strony, no, jest ten jakby katz z tyłu, że halo, robisz to samo, robisz robotę twórczą. I właściwie połowa osób już wie o co chodzi, a druga połowa ma takie, że okej, okay, to jest coś nowego, nie? Przy czym ta, ta połowa mówi, kurde, on znowu robi to samo. I. Chcia, chciałem ogólnie powiedzieć, że rzeczywiście. No jest to, kurde, coś, co ja. wiecie, co mnie jakoś tam yy, skłania do jakichś przemyśleń. No ale co? Yy, nie będę, tak jakby. No, no co można o tym więcej powiedzieć? To tyle. Yy, I teraz yy, właściwa część filmu. Ogólnie, jeżeli chodzi o naklejki, jak widzicie, dalej testuję. Genji, 52 grosze, już kosztuje 80 i dalej się kupują. Spirit. 42 grosze, koszt 50 ileś do 60, dalej się kupują znaczy nie, nie kupują się, ale trochę się ich kupiło także też jest zarobek Gambit, no to już jest w ogóle petarda ogólnie Kebus zgodzi, zgodził się na to co proponowałem, także tutaj też mały updatecik będą one na walkę z Kebusem przeznaczone także też za niedługo jakiś filmik z tej okazji się pojawi i kolejną będą renegade'sy które jak widzicie po 19 groszy zlecenia zostały wystawione. Najprawdopodobniej one się zaczną za 2-3 dni kupować i też wahanie będzie abiusowane wtedy. Żeby po prostu było następne. I w momencie, kiedy renegade'sy wejdą już w ten stan obrotu, kiedy zacznie się nimi robić obrót, wtedy lecimy z nową naklejką, z nową, z nową, z nową, z nową, z nową. Wchodzimy w to sobie schodkowo, wchodzimy w to szczebelkowo, testujemy. Szukamy wad w tym wszystkim. Później, po zakończeniu tak jakby tego okresu próbnego z tym wszystkim, zrobię Wam jak najbardziej możliwe takie przeskalowanie wszystkiego, ile na czym, czy da się tak zrobić na dużą skalę, czy się nie da. Na razie myślę, że się nie da. To takie moje zdanie, ale nie mam poparcia w liczbach, także trzeba będzie te liczby wyrobić. Zobaczymy, pod jaką tezę to się uda do, dociągnąć, czy się da, czy się nie da. Tu już y, oczywiście nie zostawiam tego y, tak, jakby swojemu osądowi, tylko temu, co się wydarzy. Także tutaj akurat tak to wygląda. I co ja mogę więcej powiedzieć? Y, no, jest plan taki, żeby zarobić na tym kilkadziesiąt złotych. Kolejne, y, żeby dalej zacząć to mnożyć, mnożyć, mnożyć. Y, pewnie gdybym i w jakiś sposób był w stanie włożyć przynajmniej 75% z tego co mam, no to byłbym w stanie tak jakby mieć z tego y, tygodniowo 40%, czyli czytaj no na przykład 600-700 zł. To są kwoty możliwe. Na pewno. To jestem jestem przekonany, ale y, no też jest to tak jakby druga strona medalu, która polega trochę na tym, że y, y, nie mam wszystkich danych, które mi to umożliwiają. Stąd jest moje gromadzenie, nie? Także tutaj, m, tylko sobie po prostu powiem, że coś takiego robię. M, to jest tutaj widoczne. W tych zleceniach nie ma co tutaj więcej, tak jakby, wiecie, ideologii dorabiać. Po prostu ten film już powstał. Wkleję go mam w opis. To w sumie najlepiej byłoby mi po prostu zrobić dokładnie ten sam film, który jest w opisie. Dla ludzi, którzy go nie widzieli, no to będzie spoko, bo nadrobią jak zarabiać na tych hermerach. A jeżeli. M, po prostu go widziałeś, no to możesz się podzielić komentarzem odnośnie pierwszej części tego filmu. Albo nie wiem, jeżeli podobać ci się co robię, to kupić sobie sponsora. Też jest dla mnie to akurat spoko dosyć. Zrobiłem wam kilka rzeczy nowych. Wydaje mi się, że będę dla sponsorów bardzo aktywny. W sensie, no nie chciałbym, żeby osoby, które to robią. Wiecie, dla mnie to jest kurde blade. Jak to powiedzieć. Ja tak to brzydko, brzydko to powiem, ale no, no tak jest. Trzeba być szczerym moim zdaniem. Nawet jak to boli albo coś, no bo, po co nie być? W sensie. Ja jestem szczery, więc powiem tak. Dla mnie sponsor to jest coś takiego. To jest tak jakby grupa w grupie. Jakby pierwszą grupą to są widzowie, drugą grupą są osoby ze subskrypcją i trzecią grupą są osoby. Które mają tego sponsora, nie? I dla mnie to jest trochę tak, że Osoby, które nie subskrybują No to są osoby, które po prostu gdzieś tam Co sobie oglądają, One czasami są zaangażowane Czasami nie są, polega to trochę na tym Że wiecie, że ktoś tam jest, przewija się Spoko, okej okay. Nic, absolutnie nic nie ma Jak ktoś ma subskrypcję, no to znaczy, że już Stale śledzi, wiadomo Wie co się tu dzieje, jak ogląda Stale te filmy, no to też jest zainteresowany Tematem, spoko, jasne jeżeli ktoś ma sponsora, no to jest po prostu osobą, która. Nie dość, że interesuje się tym kanałem i tą działalnością, to jeszcze moją osobą, nie? No bo chce mnie w jakiś sposób wspomagać, i tak dalej, i tak dalej. I moim zdaniem, każdy następny pro, pro, tak jakby próg tego sponsora. Czemu ja mówię sponsor? Lepiej brzmi, bardziej fonetyczne, jeżeli wspierający. Nie wiem. Pomimo tego, że. No, kojarzy się jak kojarzy. No... Nie wiem, wydaje mi się, że fonetyka gra główną rolę w wypowiedziach, więc postaram się jednak tak mówić, bo wybaczcie mi to. Yy, jakoś wydaje mi się, że im wyższy prog tego sponsora, no to tym bardziej jakby jest to takie bliższe, nie? I jakoś mi, po prostu mnie się wydaje, że od tego progu, gdzie ktoś rzeczywiście deklaruje się jako, że jest zainteresowany tą osobą, no to trzeba mu. On wymaga w pewnym sensie swoją postawą więcej czasu i dla mnie to, że ktoś jest w stanie dać te dwa złote, to jest sygnalizacja tego. Nie wiem, to jest takie, nawet tak można by to było jeszcze ha bardziej hamsko powiedzieć, że właściwie jest to mm... tak jakby wezwanie do poświęcenia czegoś, a skoro jeszcze się da na tym zarobić, no to czemu nie? <laughs> Ale mm, nie, nie wiem, no po prostu dla mnie tak to wygląda z tym tematem. No i to też, nie wiem, no, nie wydaje mi się, żeby to jakkolwiek było, wiecie, negatywne. To może być negatywne z pewnego punktu, gdzie y, ktoś zaczyna przekładać te liczby ponad ludzi, ale właśnie, no nie wiem, ja jeszcze się nie, nie doczekałem tego momentu. Ja jednak y, ciągle tak jakby myślę, że jestem na ziemi. Chociaż no, ja, i jak odlecę, to mi powiedzcie. To wtedy będziemy, będę się starał wrócić. Chociaż już powoli odlatuję przy was. Ale beczka. Nie, no, co więcej mogę powiedzieć. Chciałem tak sobie pogadać w sumie, bo dawno tego nie robiłem. Mm, tak ogólnie. Ma bardzo dawno, naprawdę bardzo. Yy, tylko na live'ach czasami, a na filmie myślę, że też to jest dosyć ważne, żeby coś móc powiedzieć. No i co? Także dzięki za oglądanie. Miłego dnia. Miłego tygodnia. Na razie.